Co czwarty lekarz to emeryt. Dramatyczna sytuacja w jednej specjalizacji. Co czwarty lekarz w Polsce to emeryt. Ratunkiem specjaliści z Ukrainy? Lekarze w Polsce masowo rezygnują z pracy w szpitalach. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że co czwarty lekarz osiągnął już wiek emerytalny. Zdarzają się sytuacje, że w szpitalach zamykane są całe oddziały, bo lekarze muszą przejść na emeryturę albo wybierają mniej wymagającą pracę. Mówią o tym pielęgnarki, położne i sami lekarze, powiedziała interii.pl posłanka nowoczesnej Monika Rosa. Tymczasem rząd zapewnia, że aktualnie nie ma zagrożenia, całkowitej zapaści systemu ochrony zdrowia. Ministerstwo zdrowia tworzy sobie taki obraz, że wszystko jest w porządku, że poklepiemy się po plecach, wręczymy nagrody, powiemy, że jest super i tak będzie. Ja widzę z czym przychodzą obywatele, z jakimi problemami w służbie zdrowia się mierzą, mówi interim.pl posłanka Monika Rosa. Wymienia, że problemem jest dostęp do szpitali, kolejki do specjalistów, szczególnie onkologów i dostępność badań, i dodaje, że służba zdrowia leży na łopatkach. Ministerstwo zapewnia, że monitoruje sprawę i aktualnie nie ma zagrożenia całkowitej zapaści systemu ochrony zdrowia. Jedna czwarta lekarzy w Polsce to emeryci ROSA, razem z Katarzyną Ludnauer Nowoczesna, wystosowały interpelację, w której pytają, czy MZ posiada dane dotyczące liczby lekarzy, których brakuje do ustabilizowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Ministerstwo kieruje do mapy potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026, z której wynika m.in. Że w 2019 roku w Polsce średni wiek lekarzy aktywnych zawodowo wynosił 49,5. Najwyższy był w województwach lubuskim i opolskim 51 lat, a najniższy w pomorskim 47 lat. Udział lekarzy aktywnych zawodowo w wieku emerytalnym wynosił 24%. Rządzący dodają, że wysoka wartość tego wskaźnika w województwach może świadczyć o wystąpieniu w niedługim czasie braków kadrowych wśród lekarzy. Dramatycznie mało chirurgów w 2019 roku widoczny był przyrost młodych lekarzy w porównaniu z liczbą lekarzy w wieku 35-45 lat. Zauważono, że tendencja ta sugeruje, że w przyszłości nie powinien mieć miejsca problem spadku zasobu kadrowego. Sprawa nie jest jednak przesądzona, bo jak mówi posłanka Rosa, problem widać szczególnie na przypadku chirurgów. Ich średnia wieku jest już na tyle wysoka, że mamy się o co martwić. Nie ma możliwości zastąpienia ich młodymi lekarzami, stwierdza. Na problem zwrócono uwagę także w rządowej mapie potrzeb. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w obszarze chorób wewnętrznych. Gdzie liczba lekarzy osiągających wiek emerytalny jest ich 4846, przewyższała prawie dwukrotnie liczbę lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Znaczący problem związany z mniejszą liczbą lekarzy może zachodzić w przyszłości także w dziedzinach medycyny, takich jak pediatria, chirurgia ogólna, choroby płuc oraz położnictwo i ginekologia. Największe prawdopodobieństwo sukcesywnej wymiany lekarzy w wieku okołoemerytalnym może dotyczyć specjalizacji: radiologia i diagnostyka obrazowa, psychiatria, kardiologia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu. W tych obszarach liczba lekarzy w trakcie szkoleń specjalizacyjnych znacząco przewyższała liczbę lekarzy w wieku okołoemerytalnym. Nie oznacza to jednak braku zapotrzebowania na nowych lekarzy specjalistów w tych dziedzin. Pomogą lekarze z Ukrainy? Pomóc w załataniu tej medycznej dziury. Mogliby lekarze z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w wyniku wojny. Tak samo jak nasi wykwalifikowani lekarze i pielęgniarki ratują służbę zdrowia w krajach zachodu, tak myślę, że obywatele Ukrainy mogą podratować naszą, jeśli oczywiście ułatwi im się możliwość zdobycia pracy. Mówi interim.pl posłanka Monika Rosa. Do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zostały wprowadzone przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu na uproszczonych zasadach na terytorium Polski lekarzom i dentystom, którzy nabyli kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym lekarzom z Ukrainy. Ministerstwo przypomina, że w związku z wojną uregulowane zostały też dodatkowe ułatwienia dla obywateli Ukrainy w zakresie trybu przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu. Na ich podstawie lekarz z Ukrainy dostaje pozwolenie na pracę na 5 lat. Później tę lukę trzeba będzie zasypać. Autorka, Paulina Sowa.